Bardzo serdecznie. Program w punkt. Druga część wieczornej debaty politycznej. Pan minister Mariusz Błaszczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu parlamentarnego. Witam bardzo Dobry serdecznie. Wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, to też zapytam. Pan premier Donald Tusk najpierw mówił, że nie wiedział, co podpisuje. Mówił, że już trudno podpisał. Musi wszystkich przeprosić, ale nie da się tego zmienić. Teraz pan Bodnar pod, podpowiedział, że mechanizm autokontroli można włączyć. I tym sposobem pan premier uznał, że to, co podpisał dwa tygodnie temu, no to jest nieważne i będzie teraz albo podpisywał, albo nie podpisywał od nowa. Z czym mamy do czynienia? Z próbą wprowadzenia już totalnego chaosu w naszym kraju. Służy to temu, żeby spacyfikować Polaków, żeby ten chaos był tak powszechny, że później okaże się, że zmienione traktaty unijne będą tak będzie to przedstawiane przez Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia, będą lekiem na całe zło. Powiedzą nam, że ta scentralizowana, te super państwo unijne, dla niepoznaki nazywające się Unią Europejską. Faktycznie będą to Niemcy, będzie jedynym rozwiązaniem które spowoduje, że, 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 że rzeczy się ułożą. Nie ułożą się. Właśnie nie ułożą się. To jest ten cel polityczny, jaki jest stawiany. Bo kiedy Donald Tusk mówi o Norymberdze, no to zamiast CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie Norymberga prawda? Czyli, czyli będą rozliczenia jeszcze głębsze, jeszcze dalej idące. Temu trzeba się przeciwstawić, bo to prowadzi do utraty niepodległości. Ale przez jak pan to oczynia? ocenia? Czy to są działania, które są prowadzone celowo? One mają wprowadzić tak. chaos? Tak. Czy też pan premier Tuski jest pod tak silną presją tego lobby sędziowsko-prawniczego. No, na ostatnim spotkaniu przed weekendem wyszedł i razem z ministrem sprawiedliwości ogłosił, że m, część sędziów, jeszcze do końca nie wiemy, ile tysiąc, 1500, bo to jest też różne rachunki, będzie musiało składać jakieś prośby o łaskę wobec polityków, wobec ministra e, sprawiedliwości. Takie publiczne e, m, składanie, wy, m, no, wypowiadanie jakichś swoich win i składanie samokrytyki, to są rzeczy, które my znamy też, no, z, ale z wyłącznie historii. z państw totalitarnych. Tak to taka praktyka nigdzie indziej nie funkcjonuje. To funkcjonowało w Związku Sowieckim, to funkcjonowało w Chinach swego czasu, że właśnie ludzie byli wystawiani na pokaz publiczny i wtedy musieli się kajać i błagać o litość. Znaczy, to jest... Nie, nie wiem, jak pan to rozumie. Skąd to się bierze? Czy to jest rzeczywiście presja tego środowiska? Czy to są celowe działania, które, które ten rząd chce wprowadzić, żeby żeby, żeby nie wiem być może straszyć. W moim przekonaniu Donald Tusk nakręca spiralę nienawiści. Jutro przypada 10 września, tak jak co miesiąc będą uroczystości na placu Marszałka Piłsudskiego i właśnie będzie można zobaczyć tych ludzi, którzy są oszalali z nienawiści, którzy atakują. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Proszę, żeby widzowie Telewizji Republika przyszli jutro na plac Marszałka Piłsudskiego. Uroczystości zaczynają się o godzinie 8 w kościele seminaryjnym. msza święta. Potem po mszy świętej spotkanie, złożenie wieńców przy pomnikach zarówno świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i ofiar zamachu smoleńskiego. A o godzinie 11.30 będzie takie oświadczenie do mediów, ale też bardzo proszę, żeby byli wszyscy. Wszyscy ci którym patriotyzm jest bliski, którym wolność jest bliska, żeby, żeby przyszli na 11:30 właśnie na plac Marszałka Piłsudskiego. W moim przekonaniu. A co to, będzie to, na, to, to, to będzie oświadczenie, To pokazujące właśnie tą spiralę nienawiści, I czy która to jest. Będzie to będzie oświadczenie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i rodzin ofiar zamachu smoleńskiego. Którzy są parlamentarzystami, to będzie taka próba zatrzymania tego wszystkiego, co związane jest właśnie z hodowaniem drugiego Cyby. Pamiętamy, że w 2010 roku w Łodzi były działacz platformy obywatelskiej Cyba zamordował działacza Prawa i Sprawiedliwości Marka Rosiaka. Kiedy dziś zobaczyłem na Twitterze relacje z ataku na, na pana Szafarowicza, no to wypisz, wymaluj to samo, to samo. To jest próba, właśnie wyhodowania drugiego, Dobrze, panie, pa, drugiego bandyty. Panie ministrze, my na początku programu w punktu łączyliśmy się z Oskarem Szafarowiczem. On wtedy był dosłownie świeżo, kilka minut po zeznaniach na komisariacie policji. Opisywał tę sytuację. Tak. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na to? Bo w gruncie rzeczy to, co, co, to, co wykrzykiwał ten napastnik tak. wobec Oskara Szafarowicza, to momentami, bo te już cytaty są z, w mediach, to było niemalże dokładnie to samo, albo a momentami wręcz do, po prostu to samo, co było wykrzykiwane wobec no, niekonkretnych osób, ale w ogóle przeciwników politycznych na kampusie zorganizowanym przez pana Rafała Trzaskowskiego. No właśnie. To są no dokładnie właśnie. te same słowa, no nie jest to To jest te osiem gwiazdek, które... Jako spopularyzowali. To jest ich program zresztą koalicji 13 grudnia. Oni nie mają przesłania, oni nie potrafią rządzić Polską. Oni są skoncentrowani właśnie na pacyfikacji, na zastraszeniu Polaków. Tylko po ośmiu latach rządów prawa i sprawiedliwości Polacy zobaczyli. Doświadczyli tego, że można dobrze rządzić naszym krajem, że Polska może się rozwijać. I, I to wszystko, co stanowiło mechanizm rozwojowy naszej ojczyzny, zostało teraz zahamowane. Wspomniałem już o centralnym porcie komunikacyjnym, ale można jeszcze wymieniać wiele tych inwestycji, jak na przykład port kontenerowy na Odrze, jak elektrownie atomowe. Bardzo wiele inwestycji i to wszystko stoi. To wszystko zostało zahamowane, bo to jest konkurencyjne wobec Niemiec. I, i dlatego tak zostało to wyhamowane, no ale wiemy, że na to się nie można godzić. W związku z tym. Też bardzo serdecznie zapraszam w najbliższą sobotę o godzinie 13 pod Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby pokazać, że się na to nie godzimy. Tusk łamie prawo, łamie konstytucję. Kiedy mówi, że cofnie kontrasygnatę, no to, to jest zupełnie niemożliwe. Kiedy mówi również, że, że będzie segregował sędziów, spotyka się w ogóle z pewną grupą, Sędziów, takich, którzy go wspierają i wspierali, spotyka się w kancelarii premiera. Ale On podporządkowuje wymiar pan sprawiedliwości Donald sobie. Donald Tusk w wystąpieniu kilka dni temu mówił o tym, dziękując prawnikom i sędziom, mówił o tym, że czuł ich poparcie i wsparcie, gdy wrócił grupy. do pewnej do, do polskiej polityki. On to mówił o tym, że czuł ich wsparcie. Pewnej grupy no, sędziów, tak, pewnej bez grupy. względu na wszystko, jeżeli, jeżeli sam odczuwał, rozumiem, że odczuwał w jakiś sposób zaangażowanie polityczne sędziów. W I działania tak. jego jako polityka, bo każdy oczywiście ma, może mieć swoje poglądy, tak, może sobie głosować w wyborach, jak chce, no ale od sędziego wymagamy tego, żeby jednak nie był działaczem politycznym, bo jego oczywiście. rola w społeczeństwie demokratycznym, w państwie demokratycznym jest zupełnie inna. I ja pan odczytuje te słowa, że premier sam mówi, że odczuł wsparcie, ja, wsparcie tych sędziów. Jako przyznanie się do tego, że próbuje upolitycznić. Wymiar sprawiedliwości. Sam fakt spotkania w kancelarii premiera już jest tego dowodem. To, co tam mówiono, no, ta samokrytyka, o której wspomniała Ale Pani Ale ta samokrytyka chyba jest na tyle szokująca, bo ona naprawdę, Szanowni Państwo, kojarzy się wyłącznie z, 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 totalitarnymi, z, z systemami, tak, z komuną. w których po prostu nie było żadnych, żadnych standardów obywatelskich czy, czy demokratycznych. Ona się no, też, mam wrażenie, że takie zdziwienie wywołała w samych szeregach no, już, tych sędziów, nawet którzy do tej pory no, na przykład uczestniczyli w protestach w obronie łamanej niby konstytucji. No, pan sędzia Tuleja jest tu chyba najlepszym przykładem, on tak. sam jest zdziwiony tą procedurą. Tak, ale to jest. Jak pan patrzy, skąd taki, taki radykalizm? Bo to jest jednak coś, czego w Polsce nie było: no, zmuszanie ludzi do tego, że jeżeli chcą pracować w swoim zawodzie, jednym słowem chcą robić to, czego się uczyli przez wiele, wiele lat. To muszą się najpierw sami upokorzyć przed Rad... politykiem. Radykalizm z jednej strony przesłania tą indolencję, nieumiejętność rządzenia, ale z drugiej strony jest jeszcze jeden bardzo ważny element. To wszystko, co związane jest z najpierw zaznajomieniem rosyjskiego agenta z materiałami śledztwa, a potem z wypuszczeniem. Go na zasadzie wymiany, no ale państwo polskie nie skorzystało na tym. To jest mega kompromitacja i ona pokazuje na cały kontekst tych relacji. Zresztą jest bardzo dobry program Zgoda, film Zgoda, przygotowany przez profesora Cęckiewicza i redaktora Rachonia, pokazujący te mechanizmy. I więc można taką tezę postawić, że, że Donald Tusk tak zaostrza ten przekaz, że, żeby on przykrył kompromitację związaną z Rupcowem. No, przecież, skoro jak twierdzą, co po niektórzy, że, że tam nie było nic takiego ważnego. No to dlaczego te materiały wciąż są niejawne? Przecież te materiały. Dlaczego zostały... Rubcow mógł je przeczytać, a obywatele Właśnie. Rzeczpospolitej Polski nie mogą. One były niejawne, dlatego żeby Rosja o nich nie wiedziała. A skoro Putin już wie, bo Rubcow przekazał mu to wszystko, przecież Putin go witał. Znaczy na Czy państwo lotnisku w Moskwie. będą się domagać ujawnienia tych informacji? Oczywiście, no bo skoro, powinno... skoro Gieru już wie, no to może obywatele Polski też powinni Ależ oczywiście mieć sprawę, że żeby tak. Ale oczywiście, że tak. To jest jeden argument. Drugi argument. Skoro te materiały były zupełnie takie oczywiste, to dlaczego były przechowywane w kancelarii Tajnej? W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dlaczego w kancelarii Tajnej? A więc tu jest sprzeczność. Sądzę, że można śmiało postawić tezę, że ta kompromitacja pokazująca właśnie na to, że, że, że umowa zawarta swego czasu za pierwszego Tuska, za jego zgodą, wciąż jest aktualna. Atak na prezydenta Dudę. Który powiedział wprost, jak ocenia tą sytuację, tą skandaliczną sytuację. Przecież jest atak Tuska, jego akolitów jest wściekły atak. To też jest argument przemawiający za tym, że to jest istota sprawy, właśnie te relacje, te relacje, do których dochodzimy. Szanowni Państwo, tutaj pan premier mówił o serialu Zgoda, będą następne odcinki, ale jest też książka już od dziś. Jest dostępna, można ją zamawiać. Książka, która też pewno mocno w, no, wstrząśnie polską polityką i tak ją zresztą reklamują autorzy, czyli pan Sławomir, profesor Sławomir Cęckiewicz i, i Michał Rachoni. Ale panie premierze, zmieniamy temat. Jak długa, albo może inaczej, jak krótka jest krótka lista kandydatów w Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta? Jeszcze w, trwają uzgodnienia trwają też... Ale nie rozmowy. pytam o to, czy trwają uzgodnienia. No, dlatego, pytam się, jak krótka jest ta lista. no Bo rozumiem, że na początku lista zawierała więcej nazwisk, tak, ale tak, z biegiem to, czasu i to, rozumiem, to, 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 to. z biegiem pracy zespołu, który wybiera, tak. czy rekomenduje kandydata, ona się skraca. Ale ile tam jest teraz nazwisk? Proszę mi wybaczyć, nie mogę powiedzieć o szczegółach e, tych działań. Nie pytam kto, pytam ile osób. No, rozumiem, doskonale rozumiem pytanie pani redaktor, natomiast... Więcej proszę mi niż trzy, czy mniej niż trzy? Wybaczyć, ale no nie jestem uprawniony do tego, żeby takie informacje przedstawiać. Cel pozostał ten sam, niezmienny. Kandydat prawa i sprawiedliwości będzie kimś, kto ma szansę zwycięstwa w wyborach prezydenckich, mimo przeszkód, jakie się pojawiają, jakie, mimo kłód rzucanych pod, pod nogi, bo przecież odebranie finansowania prawu i sprawiedliwości. To jest cel, który sobie postawiono, żeby zmniejszyć szanse kandydata w na ten temat też rozmawiamy, ale, panie premierze, no, pan wybaczy, ale tutaj myślę, że też nie tylko moja ciekawość, ale również państwa, czyli naszych widzów, ciekawość jest dość spora, bo w końcu no to między kandydatami Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Rozegra się ta główna bitwa, a nie ma już chyba nikt wątpliwości, że ta kampania prezydencka będzie kampanią absolutnie wyjątkową. Po pierwsze, będzie długa, a po drugie widać, że będzie prowadzona w warunkach no, nierespektowania no, reguł demokracji, a być może nawet nierespektowania polskiej konstytucji, bo takie działania są, są już przeprowadzone, a najpewniej będą jeszcze następne prowadzone. Czy w takim razie, w ciągu ostatniego miesiąca, bo przecież te nazwiska jakoś tam w mediach chodzą, czy w ciągu ostatniego miesiąca, czy tam trzech tygodni pojawił się ktoś nowy na tej liście, czy, czy są nowe nazwiska, które doszły, no nazwijmy to w ostatnim czasie? Nie, nie, nie ma kogoś nowego. Ta lista jest no, jeszcze wciąż dość długa. Także jeszcze ten proces trochę nam czasu zajmie. Pojawiają się nowe okoliczności. Ja nie mam wątpliwości. A tą, tym nową, okolicz nową okolicznością jest na przykład Finansowanie. zabranie, na przykład. odebranie tak i finansowania. Tak jest. Prawość Finansowanie. Jest. Nie mamy też wątpliwości co do tego, że konstytucja będzie łamana. Przed chwilą rozmawialiśmy na temat sędziów, potraktowania sędziów. Trzeba pamiętać, że artykuł 180 Konstytucji Rzeczypospolitej stanowi wprost że Sędziowie są nieusuwalni, są nieusuwalni, a tu mówią podzielili na trzy grupy i mówią, że, że samokrytyka, jakieś postępowanie dyscyplinarne, no to tak jak swego czasu no za komuny były komisje, została uznana za skazanych, choć a, normalnie no nie są skazani, ale już że mają takie winy to jest, to jest wobec, takie upodlenie. wobec upodlenie. demokracji, że już są skazani. No Ta. dobrze, ale przepraszam, panie premierze, ja jeszcze będę drążyć temat wyborów prezydenckich, bo mówię no. To, to bez wątpienia będzie, będą zupełnie wyjątkowe wybory prezydenckie w Polsce. Myślę, że, że ich waga też jest wyjątkowa. Pewno są najważniejsze, będą najważniejsze w historii do tej czasowej historii III Rzeczypospolitej. Proszę powiedzieć, czy w takim razie, no bo też się ta data pojawiała, 11 tak. listopada, to jest w pewnym sensie nawiązanie, no nie tylko do, tak. do niepodległości, do święta niepodległości, ale też do tego, że Pan prezydent Andrzej Duda jako kandydat po raz pierwszy był właśnie wtedy wskazany. Tak. Czy to jest data, którą, która jeszcze dla Państwa, dla prawa i sprawiedliwości ma znaczenie, że Państwo chcą, żeby to była ta data, czy to już w tym momencie nie ma znaczenia? Oczywiście tak, to jest data symboliczna, ale też pojawiła się nowa okoliczność, czyli atak na Marsz Niepodległości, przypuszczony przez Tuska poprzez wejście prokuratury do stowarzyszenia. Które organizuje Marsz Niepodległości. Pan premier Jarosław Kaczyński powiedział wprost: Będzie uczestniczył w tym marszu, będą uczestniczyć też parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że ten marsz to jest marsz polskich patriotów i atak na Marsz Niepodległości pod zupełnie wydomanymi pretekstami. No bo jeżeli ktoś mówi o tym, że 6 lat temu coś się wydarzyło i nie wie do końca, co się wydarzyło, i na podstawie tej właśnie rozwiercają zamki w lokalu stowarzyszenia, no to widać, że mamy do czynienia z atakiem. Z próbą, to jest kolejny element pacyfikacji Polski. Te biało-czerwone flagi. Nie podobają się tym, którzy dziś Ale chodzi, przepraszam, chodzi o to, żeby no bo okoliczność tak. straszyć, czy, czy też chodzi o to, że to są jakieś przygotowania pod zdelegalizowanie marszu? W moim przekonaniu właśnie jedno i drugie chodzi o zastraszenie środowisk patriotycznych, chodzi o zastraszenie tych wszystkich, którzy ośmielili się. Być niezależni wobec władzy. Temu też służą ataki na instytucje, które są niezależne wobec koalicji 13 grudnia. Teraz słyszymy o ataku na Trybunał Konstytucyjny, atak na Sąd Najwyższy, na Panią Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. No to temu ma służyć, natomiast marsz niepodległości bardzo się nie podoba, bo dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi, którzy przychodzą, żeby pokazać swój patriotyzm. No, przecież nie, nie pasują do tej koncepcji, która ma prowadzić do utraty niepodległości, która ma prowadzić do tego, że, że Polacy mają znowu być tanią siłą roboczą, że mają zbierać szparagi, no nie powiem, bo przecież Niemczech ale też migranci Pojawi się, po, pojawi się wobec Prawa i Sprawiedliwości zarzut taki, że politycy Prawa i Sprawiedliwości do tej pory w, tej, w tym marszu nie uczestniczyli. Że... Tak, ale okoliczności są zupełnie inne. Czyli zmiana, inne inne. zmiana stanowiska pana prezesa i, i sprawiedliwości dotyczy właśnie tych okoliczności. Dotyczy tych okoliczności i przypomnę, że braliśmy udział również w roku 2018. To była setna rocznica odzyskania niepodległości, a więc no, wtedy było czymś zupełnie naturalnym. I wtedy też przypomnę, że marsz Niepodległości był atakowany przez włodarzy Warszawy, którym się wtedy bardzo, ale to bardzo nie podobał, więc tu o to chodzi, o to chodzi. Chodzi o obronę Polski, polskiej niepodległości, polskiej tożsamości. A więc wszyscy jesteśmy solidarni z polskimi patriotami i obowiązkiem każdego polskiego patrioty jest uczestniczenie w Marszu Niepodległości. Tak jak i bardzo proszę o to, żeby być jutro, kto może, 10 września na Placu Marszałka Piłsudskiego. O godzinie, godzinie 11.30 11 sobota. Demonstracja I w sobotę, pod Ministerstwem tak Sprawiedliwości Godzina 13. My oczywiście, Szanowni Państwo, jak zawsze wszystkie te manifestacje, demonstracje będziemy, będziemy bardzo wnikliwie pokazywać. Panie premierze. Mówimy o tym, że sytuacja jest wyjątkowa, że prawo i sprawiedliwość zostały odcięte, pozbawione funduszy publicznych, a właśnie takie fundusze publiczne zasilają partie tak. polityczne w Polsce. To nie jest nic specjalnego, bo tak jest. wszystkie partie szanse. w taki sposób takie w, Polsce, w Polsce działają. Nie ma pan poczucia też pewnej bezradności wobec skali łamania prawa w Polsce? Nie, dlatego, że czuję wsparcie. Tydzień temu byłem na spotkaniu na zjeździe klubów Gazety Polskiej. Bardzo dobre rozmowy, widać zaangażowanie polskich patriotów. Wyrazem tego wsparcia jest również to, że Ponad 50 tysięcy Polaków przekazało darowizny na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. My bardzo serdecznie za to dziękujemy jesteśmy zbudowani właśnie taką postawą. Musi dojść do, do, do takiego przesilenia. Widać maski opadły, widać kto dziś Polską rządzi. Skoro oni nie szanują konstytucji, skoro oni nie szanują prawa, no to odpowiedzą za to. Odpowiedzą czy, za to. czy Pana zdaniem koalicja yy, dziś rządząca, która no, popiera, tworzy rząd Pana Premiera Donalda Tuska jest cały czas monolitem? Czy te działania Pana Premiera Donalda Tuska, które no mówię, no, niektóre yy, propozycje budzą wręcz zdziwienie wśród dotychczasowych tak. jego bardzo silnych zwolenników? Czy Pana zdaniem yy, to są sprawy, które. Yy, no, w żaden sposób nie podkopią jedności koalicji rządzącej. Monolitem nie jest. Rzeczywiście kłócą się między sobą. To jest kwestia czasu. Moim zdaniem to jest kwestia czasu, kiedy te pęknięcia będą na tyle duże, że nie uda się tego wszystkiego utrzymać. I też dlatego uważam, że, że tak agresywny jest sam Donald Tusk. Nie ma przesłania, nie ma pomysłu. Przecież podwyżki, które serwuje. Polakom, czy cen energii, cen, cen gazu. Nie spełnia obietnicy. Przecież nie ma 60, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku w przyszłorocznym budżecie benzyna. Nie kosztuje na stacjach benzynowych 5,19, a więc to wszystko stara się przykryć agresją, tą Norymbergą właśnie. To jest, w moim przekonaniu, przejaw bezsilności. Natomiast jeszcze zdaje się, że musi trochę. Wody Wiśle czy, czy uważa czy, że pan, że prawdopodobny jest scenariusz, w którym Donald Tusk będzie jedynym wspólnym kandydatem dzisiaj rządzącej koalicji? No, nazywanej też 13 grudnia. To będzie oznaczało dla innych podmiotów wchodzących w skład tej koalicji, że przestają istnieć na scenie politycznej. Ale Szczególnie... co to będzie dla nich oznaczać, to jest druga sprawa. Ale czy, ale on, bo, ale, czy ale myślą czy, w tych kategoriach? Nie wiem, Szczególnie PSL. Ja mówiąc szczerze, nie wiem, czy myślą, y, czy nie myślą, bo, bo widziałam też bezradnego lidera polskiego Stronnictwa ludowego, wys, wystawionego na takie strzały. Młodych ludzi na tym kampusie pana Trzaskowskiego. Widziałam te panie z, ze strajku kobiet, które w tak brutalny sposób, wulgarny atakowały Polskie Stronnictwo Ludowe i posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. I wiem, że oni nie mają wątpliwości, że. Że za tymi atakami stoi jedna osoba i jest nim dzisiejszy premier. Więc to jest jakby sprawa zupełnie inna. Ale czy w ogóle pan uważa, że taki, taki scenariusz jest możliwy, że Donald Tusk jest w stanie wymusić na swoich koalicjantach, by zrezygnowali ze swoich kandydatów i żeby to on był kandydatem na prezydenta wspólnym? To jest możliwe czy nie? Czy Donald Tusk dąży do takiego, do takiego, do takiego rozwoju wydarzeń? Pani redaktor wspomniała o liderach, no ale oprócz liderów są też działacze, którzy są działaczami lokalnymi no i sądzę, że oni w takim położeniu zaprotestują. Jeżeli chodzi o liderów, no to pewnie tak, no nie, nie widać tu jakichś oznak takiej autonomii, czy, czy też dążenia do wyzwolenia się spod tej presji. Ale sądzę, że jeśli tylko ktoś myśli perspektywicznie, to ma świadomość tego, że zgoda na taką właśnie opcję oznacza koniec aktywności politycznej. Ehm, a Donald Tusk chce być kandydatem na prezydenta? Sądzę, że tak. Zresztą niektórzy właśnie z posłów PSL-u na to wskazują. I no ja jest pan poseł Sawicki, który mówi o, tym o tym chyba mówię. od dwóch lat, no, ale pytanie, czy, czy, czy rzeczywiście pana zdaniem to jest, jest, taka, jest taka wola samego Donalda Tuska? Był w rządzie z Donaldem Tuskiem przez lata, za, za pierwszego Tuska, sądzę, że go zna. Więc, skoro tak mówi, to jest coś na rzecz. Panie premierze, pojawiła się wypowiedź prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pan Zbigniew Derdziuk. To nowy. Prezes ZUS, który mówi dokładnie tak, ja przeczytam: Wiek emerytalny był kiedyś słusznie podniesiony i niesłusznie został obniżony. Jak pan odczytuje tę, tę wypowiedź pana prezesa ZUS? Czy to jest takie jego osobiste przekonanie, czy też pana zdaniem trwają tak naprawdę prace nad przywróceniem wyższego wieku emerytalnego, czyli tak naprawdę polityki, którą swego czasu poprzez Pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza wprowadził pan premier Donald Tusk. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że jeżeli tylko, nie daj Boże, zmieniłby się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na takiego, który będzie z kalicji 13 grudnia, to oczywiście się na to zgodzi. Na podwyższenie wieku emerytalnego. Ale myśli pan, że to jest, że to jest przygotowywana tak, tym, operacja? Tak, jestem o tym przekonany. Oni nie mówią o tym wprost. Ze względu na to, że, że zdają sobie sprawę z konsekwencji politycznych takich działań, ale za chwilę oni włączą protokół: Nie ma pieniędzy i nie będzie. Zresztą, sam projekt budżetu na przyszły rok jest budżetem wyborczym wyraźnie wyborczym. Jeżeli prawie 300 miliardów złotych ma być deficytu, jeżeli na rynkach finansowych Chcą pożyczyć ponad 300 miliardów złotych, no to widać, że, że, że to wszystko jest palcem po wodzie pisane. W mojej dziedzinie, którą zajmowałem się przez lata, w dziedzinie obronności, chełpią się najwyższym budżetem 186 miliardów złotych, ale trzeba pamiętać, że 62 miliardy z tych 186 będzie wygenerowane albo nie będzie z funduszu wsparcia sił zbrojnych, czyli to będą pieniądze pożyczone więc to czy te pieniądze zostaną pożyczone będzie zależało nie od ministra obrony narodowej tylko od ministra finansów tylko od ministra finansów a jeżeli popatrzymy na ten budżet właśnie bez tych 80, bez tych 62 miliardów złotych no to on jest porównywalny z budżetem tegorocznym a do tego jeszcze okazuje się po analizie tego projektu Wyłapaliśmy to, o czym pan redaktor Nisztor w telewizji Republika mówił, że rzeczywiście zmniejszają wysokość nakładów bezpośrednio z budżetu na centralne plany rzeczowe, a więc na modernizację polskiego wojska. Wtedy zaprotestował sztab generalny, oni mówili, że, że to taka faza przedwstępna. Czyli rozmydlali całą tą sprawę. A mówię o tym, żeby powiedzieć, że po wyborach prezydenckich protokół pieniędzy nie ma i nie będzie włączony. To krótkie pytanie na koniec. Panie premierze, będzie połączenie w najbliższym czasie Prawa i Sprawiedliwości z suwerenną Polską? Mam nadzieję, że tak, wszystko na to wskazuje. A jakby pan, ja powiedziałam ogólnie w najbliższym czasie, czyli mówimy o perspektywie tygodni, czy to nie, są nie, raczej nie. miesiące? Nie, miesiące, nie, tygodnie też nie. Ale ten rok? To no, mam nadzieję, że, że w tym roku. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w sytuacji, w której zagrożona jest demokracja, zagrożona jest niepodległość naszego kraju. Ale trwają kraju. negocjacje? Tak, na tym, tak, tak, tak. Trwają negocjacje. Trzeba jedności. Trzeba porozumienia, jedności, w jedności siła, a więc środowiska patriotyczne powinny się konsolidować, tak żeby dać odpór w koalicji 13 grudnia, która próbuje sprowadzić Polskę do roli właśnie dostarczycieli taniej siły roboczej. Jeszcze raz powiem o tych szparagach, no bo tak było przez lata. Po 8 latach rządów prawa i sprawiedliwości. Nasi rodacy uznali, że, że można prowadzić ambitną politykę. Nie, nie jesteśmy skazani na zbieranie szparagów w Niemczech, których to szparagów nie chcą zbierać migranci z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. I tu stawiamy kropkę. Pan poseł Mariusz Błaszczak z Prawa Sprawiedliwości, szef klubu parlamentarnego, były minister obrony narodowej, wicepremier. Był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, ale Szanowni Dobry. Państwo, ja mam już wiadomość, że są ci, którzy dzisiaj będą piachem sypać. Jeden z nich nawet przed chwilą był przez Pana Premiera wymieniony. Jest Jarosław Olechowski i właśnie ten wymieniony Piotr niż. Dobry witam wieczór, was. witamy. Dobry Panowie, wieczór. bardzo serdecznie. I co, od czego zaczynacie? Piotr, no to ty jako tutaj już <laughs> jako, zapowiedziany jako przez... Jako wymieniony. Jako wymieniony. <laughs> z i z referuj. <laughs> no cóż, e, będziemy na pewno dzisiaj dyskutować mocno i namiętnie o tym, co można uchylić. I jak skutecznie? I komu. I, I komu? po czym? No właśnie, i komu. I będziemy się mocno cofać wstecz, bo może się okazać, że gdybyśmy dzisiaj e, zdecydowali się być na przykład. No, nie można się cofać do przodu, to. Doradcami. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale. No, cofać się wstecz, to jak. No ale słuchajcie, przepraszam, no właśnie, no ale... ale trzeba mieć tą cudowną zdolność włączenia mechanizmu autokontroli. Po prostu człowiek tak leci, leci, a w pewnym momencie mówi, a, a teraz to ja sobie sprawdzę, co ja w życiu zrobiłem. No i proszę bardzo. No była ostatnio, była spowiedź powszechna, to teraz jest rachunek sumienia. Pan premier zrobił rachunek sumienia i okazało się, że źle podpisał. I, no. będzie sporo I teraz zwłudzie. musi naprawić. Ale długo no. mnie zastanawia to i martwi, że tak długo. Yy, mu to zajęło. Ta refleksja, że jednak popełnił błąd, i, i ten podpis był błędny. Słuchaj, Ktoś całe państwo w dwóch rękach, no, no. nie rozdwoi się. No. Ale tak jakby tam te neurony w mózgu, tak średnio szybko stykają. Zobaczymy, co jutro powie. Sza okay. Szanowni Państwo, no w każdym razie dzisiaj mamy decyzję dwóch sędziów Sądu Najwyższego. Co prawda ich Sąd Wojewódzki Administracyjny pogonił, ale oni jednak doszli do wniosku, że pan premier miał jakieś przynajmniej chwilę niepoczytalności nie wiedział, co się dzieje i dlatego oni muszą za niego tę sprawę prosto, podpisał, prostować. Więc bardzo ciekawa sytuacja. Chyba do tej pory nigdy tak nie było, że sędzia zgłaszał się, dwóch sędziów zgłaszało się do drugiego sądu Twierdziło, że szef rządu nie wie, co robi. Bardzo, ja myślę, bardzo ciekawa ja myślę, że sytuacja. o co chodziło, słuchajcie, bo po prostu oni mu to dali po polsku i dlatego on to podpisał. Nie zrozumiał, o co chodzi. Jakby dali ja po czekałem niemiecku tylko na ten wątek niemiecki. To, to by było od razu, że o, Ale na ferszeien. pewno będzie też furdeuszland. Dobrze, szanowni państwo, Jarosław Olechowski, Piotr Nisztor już już na państwa czekają. Ja bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za każde wsparcie, które nam państwo oferują. Bardzo to dla nas ważne, bo oczywiście razem, tak naprawdę razem, pierwszy raz od upadku komunizmu jesteśmy w stanie budować w pełni niezależne, wolne media i właśnie, żeby nikt już później niczego nie wymazał i żeby każda informacja mogła dotrzeć i mogła być w każdy sposób komentowana, bo poglądy mamy różne, ale ważne jest to, żebyśmy rozmawiali o faktach, a nie o propagandzie. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.